Maja Stasko-Zrugala, mama ginekolog, za wpuszczanie rodziny do NFZ poza kolejka, chorzy powinni być traktowani równo. Mama ginekolog najwyraźniej nie zniosłaby dłuższej przerwy od występowania w naglówkach internetowych tabloidów. Tym razem kontrowersyjna lekarka zablesnęła dość spontanicznym wyznaniem, że rutynowo przyjmuje w swoim gabinecie członków rodziny i przyjaciół poza kolejka. Szkopul w tym, że gabinet, o którym była mowa, nie jest jej prywatna praktyka, tylko podlega pod NFZ. Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałam z zarzadem, z profesorem. To jest normalne. To jest też sposób, żeby skrócić kolejki i dostać po prostu do lekarza, oznajmiła jak gdyby nigdy nic na Instagramie mama ginekolog. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Internauci zgłaszali swoje zastrzeżenia do tego typu medycznych standardów. Pani Nicole dalej szła jednak w zaparte. Kto spisze, że to nie jest normalne? Rozumiem, że możesz tak się czuć, bo nie masz w rodzinie lub znajomych lekarzy. Tak po prostu jest na całym świecie. Następnie mama ginekolog stwierdziła, że ocenianie jej zaprowadzenie tego typu procederu jest w jej opinii przegięciem. Posadzenia o przegięcia nie obawiała się najwyraźniej Maja Stasko, która prędko podchwyciła temat i przeznaczyła na niego cały segment na swoim Insta Stories. Ekspertka od robienia dymu Maja Stasko natychmiast wytknęła popularnej ginekolożce, że nie każdy Polak ma w bliskiej rodzinie lekarza, serwowanie usług specjalnych swoim najbliższym jest więc zwyczajnie nie na miejscu. A jak długo inne kobiety muszą czekać na taką usługę medyczną, nepotyzm jako sposób, by ułatwić dostęp do lekarzy, ale tylko znajomym i rodzinie, lekarz w publicznej ochronie zdrowia powinien pomagać chorym na równi. Nie znajomym i rodzinie. Większość ludzi nie ma przywileju posiadania lekarza w rodzinie, a zasługuje na leczenie, czytamy we wpisach Stasko. Przypomnijmy, Maja Stasko zali się, że Leksy nie chce się z niej bić, powód? Wspieram osoby LGBTQ. Influencerka odpowiada, ty hipokrytko. Może panie powinny rozwiązać spór w stylu MMA? Jesteśmy przekonani, że mama ginekolog świetnie odnalazłaby się w oktagonie.